Powiedzmy, że mamy takie równanie. p kwadrat równa się 0,81. No i mamy rozwiązać to równanie ze względu na p. No to zastanówmy się, jak można to zrobić. Jak mamy równanie, że jakaś liczba do kwadratu jest równa jakiejś innej liczbie, to znaczy, że ta liczba p jest równa plus lub minus pierwiastek kwadratowy arytmetyczny z liczby 0,81. No właśnie, plus lub minus pierwiastek z tej liczby. No ale teraz, jak obliczyć pierwiastek z liczby 0,81? Pierwsze, co mi się tutaj nasuwa, to takie skojarzenie, że 81, gdybym miał tutaj tylko 81 po prostu, no to umiałbym to rozwiązać, dlatego że 81 to jest 9 do kwadratu. 9 razy 9 to jest 81. Czyli inaczej można napisać właśnie, że 9 do kwadratu to jest 81. Lub... Że 9 to jest pierwiastek z 81. Wszystkie te równania są sobie równoważne. One wszystkie niosą tę samą informację. No ale tutaj nie mam 81, tylko mam 0,81. Czyli mam dwie cyfry na prawo od przecinka dziesiętnego. No ale tak sobie myślę, że jak mnożę dwie liczby, które mają jedną cyfrę po przecinku dziesiętnym na prawo od dziesiątego przecinka no to w wyniku dostanę liczbę która ma dwie cyfry czyli może spróbujmy właśnie korzystając z tego że wiemy że 9 do kwadratu to 81 spróbujmy liczbę 0,9 podnieść do kwadratu co nam wyjdzie wtedy no to jest 0,9 razy 0,9 czyli to jest 9 razy 9 to jest 81 no, i tutaj mamy jedną cyfrę po przecinku, tu mamy jedną cyfrę po przecinku, czyli przecinek musimy w tym wyniku przesunąć o dwa miejsca w lewą stronę. Bo tu mamy jedną cyfrę za przecinkiem, tu jedną cyfrę za przecinkiem, razem są dwie w tym równaniu po lewej stronie, czyli tutaj też musimy przesunąć o dwa miejsca w lewo, czyli przecinek wypadnie właśnie tutaj przed ósemką. Czyli ten wynik to jest 0,81. Czyli znalazłem rozwiązanie. Znalazłem liczbę, która podniesiona do kwadratu daje 0,81. Mogę więc wykorzystać to w moim równaniu i napisać, że p to się równa plus lub minus pierwiastek z tej właśnie liczby 0,9 do kwadratu. No a pierwiastek 0,9 do kwadratu no to będzie po prostu ta liczba, czyli to będzie plus lub minus 0,9. No oczywiście, dostajemy dwa rozwiązania. Mogę tutaj napisać to również w innej postaci, że p się równa 0,9 lub p jest równe minus 0,9. Takie jest rozwiązanie mojego równania. No i możesz sprawdzić, że 0,9 do kwadratu to jest właśnie 0,81 i minus 0,9 to też jest 0,81, bo tutaj jakby miał minus, to tu bym miał minus, tu bym miał minus, i wynik by się nie zmienił. Takie jest rozwiązanie tego równania.